Cześć! Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym wideo, krótko o, tym razem, krótko o biznesie szpiegowskim. Polska versus świat. Starcie pierwsze. Nie każdy mnie jeszcze zna. Jestem Piotr. Piotr z bloga szpiegul.pl, na który bardzo Was wszystkich serdecznie zapraszam. I zachęcam Was również do subskrybowania kanału na YouTube oraz samego bloga, to znaczy newslettera na blogu. Dawajcie lajki, komentujcie, polecajcie znajomym. Stwórzmy razem ten nasz wirtualny, szpiegowski świat. Bądźmy widoczni. Tak naprawdę to dzięki Wam Patronite uznał szpiegula.pl za wiarygodny i godny polecenia, bo bez Was w ogóle by go nie było. Zapraszam do wspierania Szpiegula poprzez stronę patronów. Wszystkie istotne linki w opisie pod dzisiejszym filmikiem. A teraz, bez przeciągania, zapraszam do oglądania. Przechodzimy do biznesu szpiegowskiego. Polska versus świat, starcie pierwsze. O czym dzisiaj opowiem? Po pierwsze o tym, jak ten biznes wygląda w dniu dzisiejszym. Czym jest Corporate Security Intelligence, czyli wywiad bezpieczeństwa biznesu, ta najnowsza koncepcja realizowana. To jest ta praktyka biznesowa, jeśli chodzi o biznes szpiegowski. Opowiem o zawodach związanych z biznesem szpiegowskim. Opowiem o certyfikacji, jak ona wygląda, poszczególnych zawodów. Powiemy sobie o historii wywiadu biznesowego, koncepcji CSI, jak ona się kształtowała na świecie oraz o tym, jak ona kształtowała się w Polsce. W zasadzie opowiemy sobie o tym, jak kształtowały się koncepcje, jak to powinno się kształtować w Polsce. A nie mamy sobie tutaj nic do zarzucenia, o czym się świetnie przekonacie. I na sam koniec opowiemy o tym, co składa się na dzisiejszy wywiad biznesowy, co składa się na Corporate Security Intelligence, wywiad bezpieczeństwa biznesu. Czym zajmują się firmy wywiadowcze i ochrony na świecie? Informacją, analityką, bezpieczeństwem i ochroną. W tym inwestycji, to jest ten szczególny dział, inwestycje. A jeśli inwestycje, szczególnie w krajach wysokiego ryzyka, i nie mam w tym momencie na myśli Polski, to tutaj mamy ogromną działalność firm ubezpieczeniowych oraz faktoringu jako metody finansowania biznesu, szczególnie ryzykownego biznesu. Czyli podstawą współczesnego biznesu szpiegowskiego jest zarządzanie ryzykiem. Zarządzanie ryzykiem. W Polsce biznes szpiegowski jest bardzo specyficzny, ten prywatny biznes szpiegowski. Wyjątek zawsze pozostanie wyjątkiem. Natomiast co do zasady, nie jesteśmy konkurencyjni. Ale mimo tego wszystkiego nie zdajemy sobie nawet sprawy, jak wiele zawodów związanych z CSI, CSI, wywiadem bezpieczeństwa biznesu, jest realizowanych, wykonywanych w Polsce właśnie. Ale zanim sobie powiemy, jakie zawody wykonujemy, powiedzmy sobie, czym CSI, wywiad bezpieczeństwa biznesu, CSI, czym jest? To jest to metoda kompleksowa zarządzania przedsiębiorstwem poprzez kontrolę ryzyka, czyli zagrożeń, a z drugiej strony szans, które się pojawiają w przedsiębiorstwie i w jego otoczeniu. Na wszystkich poziomach zarządzania, strategicznym, taktycznym, operacyjnym, mówię o piramidzie strategicznej zarządzania. Zapraszam na artykuł, który będzie pod opisem. Tam jest to jasno wyjaśnione,
dlaczego akurat w tej kolejności. W biznesie jest po prostu nieco inaczej niż w wojsku. Czyli CSI to system obejmujący wywiad biznesowy, analitykę i bezpieczeństwo biznesu. O wywiadzie biznesowym bardzo ciekawy artykuł mojego autorstwa, również zapraszam, będzie w opisie. Jeśli chodzi o to, czym jest wywiad biznesowy, to ja tylko krótko napomknę, że jest to wywiad całościowy, jest to strategiczny wywiad biznesowy, zawierający w sobie wywiad konkurencyjny, czyli ten poziomu taktycznego, oraz wywiad gospodarczy, czyli tego poziomu operacyjnego. Jeśli chodzi o analitykę, mam na myśli całą analitykę przedsiębiorstwa. Mam na myśli całą inteligencję analityczną przedsiębiorstwa. Z kolei jeśli chodzi o bezpieczeństwo biznesu, to zawiera ono w sobie tradycyjnie, już klasycznie, wywiad i kontrwywiad gospodarczy, ochronę mienia, ochronę przedsiębiorstwa, ochronę tajemnic przedsiębiorstwa, ochronę lojalności pracowników, ochronę biznesu. To wszystko to jest właśnie Corporate Security Intelligence, czyli wywiad bezpieczeństwa biznesu. Najważniejsza jest kwestia ryzyka. Żaden decydent nie działa w warunkach niepewności i nie działa w warunkach ryzyka. Decyzje podejmowane są w warunkach pewności lub kontrolowanego ryzyka. W polskiej rzeczywistości biznesowej jest to szczególnie istotne w dwóch zakresach. Zarządzanie należnościami. Każda firma padnie, jak nie ma dopływu gotówki, która jest jej należna. I zarządzanie podatkami. Każda firma padnie, jak się okaże, że taki domiar dostanie, że się nie pozbiera. Jeśli chodzi o zawody wykonywane w ramach CSI, to analitycy, researcherzy, menedżerowie, wydawałoby się klasyczny podział, prawda? Ale administratorzy danych, oficerowe compliance, bankowa analityka kredytowa, firmy windykacyjne, firmy detektywistyczne, w szczególności detektywistyka biznesowa, wywiadownie gospodarcze i infobrokerskie. Wywiadownie gospodarcze to są wyspecjalizowane firmy infobrokerskie. One z wywiadem wspólne mają tylko to, że zbierają informacje o firmach, prawda? Nie o swoich konkurentach, ale o konkurentach potencjalnych klientów. Mamy firmy analityczne, mamy firmy ubezpieczeniowe, mamy firmy ochroniarskie, mamy firmy, komórki wywiadu w korporacjach, szczególnie transnarodowych, na przykład tytoniowych. Mamy komórki audytu wewnętrznego, mamy komórki audytu w firmach tworzących Wielką Czwórkę chociażby, tak? Bo to jest firma audytorska. Mówiąc o audycie, mam na myśli audyt śledczy, przede wszystkim audyt śledczy. Mamy dostawców techniki operacyjnej, zarówno sklepy, jak i wytwórców. Tak, rodzimych wytwórców polskich mamy, dobrych. Mamy kancelarie prawne, kancelarie bezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest to cała rzesza ludzi pracujących w branży. Mówiąc i tak dalej, nie wymieniłem specjalistów z zakresu międzynarodowych standardów ISO, tak? 9001, zarządzania jakością, 13335, raport systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, 22301, system zarządzania ciągłością działania, 27001, system zarządzania bezpieczeństwem informacji, 27002, wytyczne, porady dotyczące utworzenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, 37001, przeciwdziałanie korupcji,
I jest tego sporo. Na rynku, i to zarówno międzynarodowym, jak i polskim, istnieje spora możliwość zdobycia certyfikatów. Nie mówię tu o certyfikatach ISO, mówię tu o certyfikatach zawodowych. W przypadku CSI, CSI, Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu, mogą to być certyfikaty dotyczące bezpośrednio poszczególnych kwestii związanych z tą koncepcją, tak? Czyli jeśli chodzi o wywiad biznesowy, competitive intelligence. Dlaczego się zastanawiam tak dużo nad tymi słowami? Pisałem w artykule na blogu, jaki mamy miszmasz językowy. Chodzi o to, że competitive intelligence to wydaje się, że to jest wywiad konkurencyjny. Nie. W znaczeniu polskim competitive intelligence jest to wywiad biznesowy. Więc jeśli chodzi o competitive intelligence, można zdobyć certyfikaty realizowane albo w Ameryce przez Academy of Competitive Intelligence, albo przez międzynarodową, czy niemiecką Institute for Competitive Intelligence. Jeśli chodzi o firmy ochraniarskie, można zdobyć szereg różnych certyfikatów, jak na przykład ACES International, amerykański, to jest CPP, PCE, PSP. To jest wszystko w zakresie ochrony osobistej bądź ochrony przemysłowej, tak, szeroko rozumianej. Można zdobyć certyfikaty audytorskie, jak chociażby CIA. Można zdobyć certyfikat audytora śledczego, tak, z ACFE. Dwie kwestie. Po pierwsze, są to certyfikaty międzynarodowe dostosowane do portfela międzynarodowego, a więc nie do portfela polskiego pracownika, polskiego pracodawcy. Innymi słowy, są bardzo drogie. A ponieważ są drogie, to nieszczególnie komukolwiek w Polsce zależy na ich zdobywaniu. A ponieważ nikt ich nie zdobywa, nikt ich nie kupuje, to ta wiedza sączona jest od strony akademików przede wszystkim, którzy zajmują się wywiadem gospodarczym jako współczesnym wynalazkiem dotyczącym zarządzania przedsiębiorstwa, a nie jest to wynalazek współczesny. Po drugie, żaden z tych certyfikatów nie jest certyfikatem całościowym dla koncepcji wywiadu bezpieczeństwa biznesu. Dlatego w chwili obecnej dość intensywnie pracuję nad ścieżką certyfikacyjną CSI, uwzględniając dorobek bogatych gospodarek, tak, zachodnich, doświadczenia i specyfikę polską, choć powinienem powiedzieć raczej środkowoeuropejską, i możliwości portfela. Powiedziałem, że wywiad gospodarczy tak naprawdę nie jest czymś nowym. I to jest prawda. Nie wdając się w szczegóły jakieś, pomijając zapewne istotne osoby, istotnych naukowców, istotnych biznesmenów, powiem krótko, że od samego początku istnienia wywiad gospodarczy był tożsamy ze szpiegostwem gospodarczym, z kopiowaniem konkurentów, ze zbieraniem informacji o nich. Ta sytuacja trwała mniej więcej do roku 80. W tym roku 1980, bo w tym roku ukazała się książka Portera Strategie konkurencji, która zmieniła, absolutnie zmieniła sposób rozumienia wywiadu gospodarczego. Stąd się wzięły późniejsze i trwające do dnia dzisiejszego kłótnie, przepychanki, dyskusje o definicje wywiadów i tak dalej, i tak dalej. W każdym bądź razie, o ile do 80 roku mieliśmy do czynienia ze szpiegostwem gospodarczym i zbieraniem informacji o konkurentach, o tyle po roku 80 zaczęliśmy mieć sytuację, gdy zaczęliśmy zbierać informacje o konkurencjach, o konkurentach w sposób zorganizowany. Wtedy zaczęło się kształtować pojęcie wywiadu gospodarczego. Ta sytuacja trwała tak mniej więcej, oczywiście takim kamieniem milowym
był rok 87, gdzie pojawiło się stowarzyszenie SCIP, czyli Stowarzyszenie Profesjonalistów Wywiadu Biznesowego w Stanach Zjednoczonych. Oni w tej chwili, kilka lat temu, zmienili nazwę na Strategic and Competitive, czyli strategiczne i konkurencyjne, strategiczni i konkurencyjni profesjonaliści wywiadu gospodarczego, coś w tym stylu. I po utworzeniu tego i podobnych stowarzyszeń na świecie, wywiad gospodarczy wyewoluował jak gdyby w nieco wyższą formę, że oprócz niego zaczęto stosować wywiad marketingowy, wywiad rynkowy. To zaczęło tworzyć właśnie wywiad konkurencyjny i przełożenie idei Portera w wywiad strategiczny, w czym ogromne zasługi ma Gilad z Ameryki, który utworzył właśnie Academy of Competitive Intelligence. On przekształcił to wszystko w strategiczny wywiad biznesowy, to co ja nazywam wywiadem biznesowym. Dlatego, że on kompletnie zmienił sposób myślenia. To jest nie tylko zbieranie informacji, to jest wyrwanie tego zawodu z branży informacyjnej, pozostawienie tej branży informacyjnej w zasadzie firmom infobrokerskim. Dlatego mówiłem, że wywiadownie gospodarcze to są wyspecjalizowane firmy infobrokerskie. Natomiast sam wywiad biznesowy stał się pionem, stał się komórką mającą wpływ na decyzje na poziomie strategicznym. Nie tylko oczywiście, ponieważ również taktycznym i operacyjnym, ale tylko dlatego, że był na poziomie strategicznym. I strategie realizowane przez wywiad biznesowy, inteligencja analityczna, cały blok potężny do tego doszedł, bezpieczeństwo biznesu, to wszystko w dniu dzisiejszym tworzy koncepcję CSI, Competitive Security Intelligence, wywiad bezpieczeństwa biznesu. Króciutko, do roku 80 mieliśmy do czynienia ze szpiegostwem gospodarczym i tworzeniu baz danych o konkurentach, tak? Do roku mniej więcej 87 mieliśmy do czynienia z analizą sektorów i konkurentów. Po roku 87 powstał wywiad konkurencyjny, następnie strategiczny wywiad konkurencyjny i dzisiaj mamy wywiad bezpieczeństwa biznesu. Warto, moim zdaniem warto wspomnieć w tym momencie również rolę, to szczególnie na etapie właśnie przekształcania idei Portera, czyli tego strategicznego wywiadu konkurencyjnego w koncepcję CSI, działalność Roberta Kaplana i Davida Nortona, bo dzięki ich koncepcjom, które ta współpraca ich trwała od roku 1990, możemy dzisiaj mamy koncepcję zarządzania przez strategiczną kartę wyników, a w jej rezultacie mamy możliwość mapowania, tworzenia map konkurencyjności poprzez tworzenie map strategii w biznesie. To mamy świat. A jak wygląda u nas? Jak wygląda w Polsce? Do roku 1999 mieliśmy totalnie dziki zachód. Dziki, 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 dziki zachód. Tak naprawdę mieliśmy do czynienia z czymś, co do dnia dzisiejszego pokutuje. Traktowaniem wiedzy o wywiadzie gospodarczym, zdaję sobie sprawę z tego, że używam tego słowa, ale o wywiadzie biznesowym, całą wiedzę posiadają przede wszystkim byli funkcjonariusze publiczni, czyli funkcjonariusze służb specjalnych, funkcjonariusze również policji, funkcjonariusze innych organów, chociażby skarbowych. Jest to wiedza tajemna, gnoza, dostępna tylko im. Taka sytuacja pokutuje do dnia dzisiejszego w Polsce i jest to duży problem, ponieważ o ile na Zachodzie w firmach związanych z branżą CSI pracuje od samego początku ogromna rzesza, nawet nie wiem czy nie większa, ludzi, tak zwanych cywilów, którzy nigdy w życiu nie mieli do czynienia ze służbami, nigdy nie pełnili w nich służby. Na rynku cywilnym zdobyli uprawnienia, certyfikaty i pracują w zawodach. O tyle w Polsce zazwyczaj spotykamy byłych ludzi z resortu. Do roku 99
No, co tu dużo mówić, historia była jaka była. I byli funkcjonariusze PRL-u, to byli ci pierwsi, którzy przejęli branżę, tak? W roku 99 pojawiła się bardzo ważna na rynku polskim książka. Martinet i Marti, Francuzi. Została wydana ich książka Wywiad gospodarczy, wywiad ekonomiczny. Ta książka pokazała ogólne koncepcje na rok 90, na połowę lat 90, tak? Jak wygląda wywiad biznesowy na świecie. Były to bardzo ogólne koncepcje. Z tej książki nie za bardzo dało się zastosować tego w praktyce. Można było tylko przeczytać, jakie są idee, na podstawie których tworzy się komórki wywiadu na Zachodzie. W tymże samym roku, w 99, Mirosław Kwieciński wydał swoją książkę Wywiad gospodarczy w zarządzaniu przedsiębiorstwem. I on postulował zarządzanie przedsiębiorstwem przez wywiad gospodarczy. To była polska, taka swoista wersja prostego wywiadu konkurencyjnego. Co istotne, pan Kwieciński był jednym, czy nawet założył fundację Instytut Wywiadu Gospodarczego, jeśli się nie mylę, fundacja istnieje do dnia dzisiejszego. Kolejną bardzo ważną pozycją jest Andrzej Średnicki. On zaproponował wdrożenie koncepcji czeskiego naukowca, praktyka, tego nie wiem, Bartesza. On proponował wdrożenie w firmach, w przedsiębiorstwach SPEFIS-u, czyli specyficznego systemu informacji w oparciu o zarządzanie jakością. Czyli mieliśmy już, to był taki zalążek wywiadu strategicznego, koncepcji. Wydał Andrzej Średnicki, wydał w 2003 roku książkę Walka konkurencyjna przedsiębiorstw. Tak naprawdę jest to książka składająca się z dwóch odrębnych książek. Część pierwsza jest to książka pana Bartesza, tłumaczona. Część druga jest to książka pana Średnickiego. On to wszystko tworzy piękną całość, gdzie mamy do czynienia ze SPEFIS-em i z zarządzaniem jakością. Następnie, to są te same lata, 2001-2002, profesor Maria Romanowska postulowała utworzenie systemu informacji strategicznej w oparciu o analizy strategiczne. To są książki z 2001, System Informacji Strategicznej, to książka, której była współredaktorem. W 2002 roku była to książka Analiza Strategiczna Przedsiębiorstwa, tam również ona była współautorem. Mieliśmy tutaj koncepcję analitycznej części wywiadu biznesowego, już biznesowego. Należy również wspomnieć o Andrzeju Pepłońskim, Leszku Korzeniewskim. Oni utworzyli stowarzyszenie European Association for Security. To jest dużo prac o wywiadzie konkurencyjnym, o wywiadzie gospodarczym i właściwie tworzenie koncepcji, praca nad koncepcją sekuritologii jako odrębnej dziedziny nauki. Tutaj moglibyśmy wymienić dwie szczególnie ważne książki. 2005 to jest Wywiad gospodarczy, historia i współczesność oraz 2009 to jest książka pana Korzeniewskiego, Sekuritologia. Nie możemy tutaj zapomnieć o Kolegium Civitas warszawskim i roli kilku osób, które ja imiennie wskazałbym jako Krzysztofa Liedla. To jest prace nad otwartymi źródłami informacji, prace nad analityką, nad analizą informacji oraz prace nad kontrterroryzmem, bezpieczeństwem tutaj biznesu od tej strony. Ale podobnie jak Collegium Civitas, również inne placówki naukowe zmagały się z tym tematem, choćby Uczelnia Łazarskiego, Wistula profesora Orłowskiego, choćby Akademia Koźmińskiego. Zapotrzebowanie na specjalistów z tego zawodu ciągle w Polsce nie jest wielkie. Proszę pamiętać,
tak długo jak nie będziemy konkurencyjni, tak długo ten wywiad, te zawody z tej branży mogą być nieszczególnie przydatne, nieszczególnie najważniejsze dla przedsiębiorstw, tak? Co jest błędnym myśleniem, bo bez tych zawodów te firmy nigdy nie staną się konkurencyjne. Bez przekształcenia firm, którąkolwiek koncepcję związaną z CSI, nigdy nie staną się konkurencyjne. Nie ma takiej możliwości. Nawet jeżeli staną się, to się po prostu posypią. Tak to wygląda dzisiaj w biznesie i tyle. Jeszcze jedna ważna osoba, również ze środowiska naukowego, pan Marek Ciecierski, wydał w 2009 bardzo ważną książkę Wywiad biznesowy w korporacjach transnarodowych. Są to efekty jego prac naukowych, gdzie opisał naprawdę nieźle, czym jest strategiczny wywiad biznesowy. W roku 2016, czyli całkiem niedawno, napisał książkę z mecenasem Robertem Nogackim Bezpieczeństwo współczesnej firmy. I w tej książce zostały, oprócz kwestii wywiadu, zawarte kwestie bezpieczeństwa biznesu i kwestie prawne. Czyli jesteśmy już bardzo blisko do całościowej idei, koncepcji CSI. Pan Marek Ciecierski jest jednym z członków drugiej istotnej fundacji w Polsce. Jest to fundacja Vis Magna na rzecz rozwoju wywiadu gospodarczego. No a praktycy prowadzący kancelarie, działalności gospodarcze, wynajmowani na umowę zlecenia, na umowę o dzieło, między innymi ja, wprowadzają tą koncepcję do Polski. Nie mogę nie wspomnieć o Olafie Flaku i Grzegorzu Głodzie, twórcach takiego narzędzia, barometr konkurencyjności przedsiębiorstw. Mieli świetny pomysł na stworzenie dwóch narzędzi, które służą mapowaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Te metody to All to Use i Next to Use. Są one zrobione w oparciu o ideę Portera. Wracamy, rok 80. Na świecie wywiad gospodarczy dzięki jego pracom przekształca się w strategiczny wywiad konkurencyjny, a docelowo w dniu dzisiejszym CSI, CSI, wywiad bezpieczeństwa biznesu. Niemal na zakończenie dzisiejszego starcia chciałbym powiedzieć troszkę o stowarzyszeniach branżowych. Jest ich trochę. Są to stowarzyszenia, które grupują ludzi z branży z całego świata. Polaków nie jest tam zbyt wielu. Oczywiście to zależy, jakie stowarzyszenie. Jeśli chodzi o audytorów śledczych, to na przykład w ACFE Polska jest kilka osób. Jeśli chodzi o CIA, jest kilku audytorów, mówiąc kilku, mam na myśli całkiem spore grupy ludzi. Ale chociażby w takim SCIP już tak wielu nie ma. Są, żeby nie było, bo również SCIP ma oddział Polska. Natomiast polskim rodzimym stowarzyszeniem, do którego, jeżeli ktoś czuje potrzebę wstąpienia, zachęcam do wstąpienia, to jest Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji. SPI wydało jakiś czas temu bardzo interesujące opracowanie za lata 2012-2015, jak wygląda rynek informacji. Od razu zaznaczam, że tam są firmy głównie infobrokerskie oraz wywiadownie gospodarcze, czy wywiadownie bankowe, tak, kredytowe. Niemniej jednak bardzo interesujące, sporo stron, sporo czytania dla zainteresowanych. Wystarczy się zarejestrować u nich i ściągnąć. Wracając do rynku polskiego, czy rynek polski, pomimo iż nie jest konkurencyjny, jest interesujący dla firm z branży wywiadu gospodarczego,
konkurencyjnego, strategicznego wywiadu biznesowego, CSI i tak dalej. Jest. Przynajmniej wydaje się być. Bo albowiem chociażby najstarsza agencja detektywistyczna na świecie, agencja Pinkertona, zakupiła IBBC Group po to, żeby w miejsce tej firmy otworzyć swój oddział warszawski, polski. Z kolei inna firma prawnicza, międzynarodowa sieć, ostatnio wyczytałem, rezygnuje z biura warszawskiego, sprzedaje je za 15 milionów złotych. Wyjaśnienia są ładne, okrągłe i wspaniałe, a chodzi o to, że u was to się interesów nie zrobi. Moim zdaniem problem z rynkiem polskim leży w tym, że cała rzesza ludzi pracuje w branży. Nie posiada dostępu do wykształcenia, ale nie chodzi mi o wykształcenie akademickie, Boże broń. Chodzi mi o zdobycie wiedzy i doświadczenia w zawodach, które wykonują. Nie jako gnozy, nie jako wiedzy tajemnej. Po to tworzę ścieżki certyfikacyjne, po to tworzę szkolenia. Na samo zakończenie chciałbym tylko powiedzieć, podkreślić i przypomnieć, czym jest współcześnie realizowana wizja, koncepcja wywiadu gospodarczego. Wiem, co mówię. Gospodarczego, ale mam na myśli konkretnie strategiczny wywiad konkurencyjny, mam na myśli inteligencję analityczną, całą analitykę i mam na myśli to, co mamy, ukrywa się jako bezpieczeństwo biznesu, tak? Te trzy potężne filary tworzą tą metodę zarządzania ryzykiem biznesowym, jakim jest CSI, wywiad bezpieczeństwa biznesu. Na tym chciałbym zakończyć dzisiejsze starcie. Jest to podstawa, moim zdaniem, jest to podstawa do tego, żebyśmy w przyszłości mogli sobie powiedzieć nieco więcej, jak to tak naprawdę wygląda. Jak działają na Zachodzie, a jak działają u nas, ale już konkretnie. Zapraszam na następne odcinki, zapraszam na wszystkie filmiki, które tworzymy, zapraszam, żebyście obejrzeli to, co już nakręciliśmy. Jeśli wam się podoba, super, polecajcie innym. Nie zapomnijcie lajkować, o to bardzo was proszę. Subskrybujcie, subskrybujcie kanał, ale subskrybujcie również newsletter bloga. Zaglądajcie na bloga, zaglądajcie na stronę bloga na Facebooku. Dopiszcie się do grupy na Facebooku, uczestniczcie w tej grupie. Zaglądajcie na Instagram. I pamiętajcie, już jesteśmy na Patronite'ach. Zostańcie patronami naszego kanału, zostańcie patronami bloga. Pomóżcie nam i twórzcie z nami nasze treści. One są dla was. Cóż, po serdecznym zaproszeniu do patronowania mówię to wszystko. Cześć! Dziki, 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 dziki zachód. Dziki, 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 dziki zachód. Tu nie trzeba fachu, tylko że tu strachu nie wolno znać. Dzikie chmury nad chmurami, dzikie wichry nad wodami, dzikich zwierząt słychać śpiew. Dziko pracuj, dziko baw się, w domu zostaw ciepłe kapcie, bądź odważny, tak jak lew.